Zaczęliśmy pracę nad tą książką w roku 2010. Pracowaliśmy 2 lata, jeżdżąc po świecie, spotykając się z różnymi naukowcami. Łącznie zwiedziliśmy kilkanaście krajów, kilkadziesiąt rozmów. Właśnie tutaj widać tą mapę naszych podróży. I generalnie stwierdziliśmy, że nie będziemy się poruszać w sferze legend, gawęd, niesprawdzonych informacji i że naszymi przewodnikami w tej podróży będą ludzie nauki. I nieprzypadkowo podtytuł książki brzmi Śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych, dlatego że ze śledztwem mamy do czynienia wtedy, kiedy jest zbrodnia. I tutaj taka zbrodnia miała miejsce 2000 lat temu w Jerozolimie. Zbrodnia na tej oto osobie, na Jezusie z Nazaretu. I jak Państwo pewnie wiecie, po każdej zbrodni pozostaje coś, co się w języku kryminalistyki nazywa corpus delicti. Dowód zbrodni, dowód rzeczowy. I zapewne znacie Państwo seriale kryminalne w stylu CSI, Zagadki Kryminalne Nowego Jorku, Miami czy Los Angeles. I tam mamy do czynienia z takimi wyspecjalizowanymi zespołami ekspertów od kryminalistyki, którzy na podstawie drobnych szczegółów, jakichś mikrośladów, są w stanie odtworzyć przebieg zbrodni, a nawet niekiedy zidentyfikować sprawców tych zbrodni. I proszę sobie wyobrazić, że w XX i XXI wieku powstały właśnie takie zespoły, które stawiały sobie za cel właśnie zbadanie tych dowodów rzeczowych, tych śladów, jakie pozostały po Jezusie z Nazaretu i zastosowanie tych technik kryminalistycznych właśnie do tych przedmiotów. I myśmy z kilkoma takimi zespołami się spotkali, między innymi w Walencji. Tutaj widzicie Państwo doktora Jorge Manuela Rodriguez'a Almenara. Akurat w jego zespole znajdował się inny znany specjalista od medycyny śledczej, profesor José Delfín Villain Blanco, który, dzięki któremu udało się wytropić wielu sprawców zamachów w Hiszpanii, terrorystów z baskijskiej organizacji ETA, i ETA wydała na niego wyrok śmierci. I policja w Madrycie poleciła mu, żeby on się gdzieś usunął, schował na prowincji. On rzeczywiście wyjechał pod Walencję i tam spotkał tego oto tutaj mężczyznę, czyli doktora Jorge Manuela, który zaproponował mu zbadanie tego oto przedmiotu, Sudarionus Oviedo. Ten przedmiot był przebadany przez zespół 24 specjalistów od kryminalistyki, którzy mają na koncie wykrycie sprawców niejednej zbrodni. Ale do tego sudarionu jeszcze dojdziemy. Tutaj z kolei widzicie Państwo kolejną osobą, z którą żeśmy się spotkali, profesor Pierluigi Baima Bolone. Najwybitniejszy specjalista od medycyny śledczej we Włoszech. To dzięki niemu udało się odkryć sprawców zamachu na byłym premierze włoskim Aldo Moro, porwanym i zamordowanym przez Czerwone Brygady w 1978 roku. Jest on autorem podręcznika medycyny sądowej, który jest używany we włoskich akademiach medycznych. I on właśnie stał z kolei na czele zespołu, który badał całun turyński. Natomiast chciałbym Państwu opowiedzieć więcej o trzecim zespole, który został założony przez tego oto człowieka, z którym tutaj idziemy na paryskiej ulicy. Jest to profesor Gérard Licot, światowej sławy genetyk, który
w 2004 roku założył Instytut Genetyki Molekularnej w Paryżu, tylko po to, żeby badać jeden przedmiot. Chodzi o tak zwaną tunikę z Argenteuil. I jeszcze co ciekawe, profesor Licod jest, co istotne, agnostykiem. Kiedy z nim rozmawialiśmy, powiedział nam, że stracił wiarę w wieku lat 16 po przeczytaniu Etyki Spinozy i wcale nie kierowała nim motywacja religijna, kiedy zabierał się za studia nad tuniką z Argenteuil, ale pewna pasja poznawcza charakterystyczna dla ludzi nauki, którzy dążą do poznania prawdy. I właśnie postanowił on zająć się przedmiotem, który został odnaleziony w tej oto świątyni, w bazylice w Argenteuil. Tam mianowicie w XII wieku prowadzono prace remontowe i odnaleziono tajny schowek zamurowany w ścianie. W środku znajdował się relikwiarz. Do niego dołączona kartka, właściwie dwa listy po łacinie i po francusku, że w tej oto skrzyni znajduje się tunika bez szwu, którą Chrystus miał mieć na sobie w drodze na Golgotę. I rzeczywiście w środku znajdowała się zakrwawiona szata. Tutaj widzicie Państwo, jak ona wygląda obecnie po rekonstrukcji. I ona od tego XII wieku rzeczywiście cieszyła się wielkim szacunkiem, była otoczona czcią, kultem we Francji, była przechowywana w ozdobnym relikwiarzu. No i można by było powiedzieć, że to taka typowa średniowieczna legenda, że jest odkryty jakiś przedmiot, o którym tak naprawdę nic nie wiadomo, bo nikt nie znał wcześniejszych dziejów tej tkaniny. Nie było żadnych pewnych, konkretnych, materialnych źródeł dotyczących jej przeszłości. I taki przedmiot znikąd nagle jest uważany przez ciemny lud za autentyczną szatę Jezusa. Więc można powiedzieć, że obracalibyśmy się w kręgu tych średniowiecznych legend, właśnie gdyby nie badania profesora Lico i jego zespołu. Oni rozpoczęli te badania w 2004 roku i do jakich wniosków doszli? Po pierwsze, okazuje się, że ta tunika rzeczywiście jest utkana bez szwu na takich warsztatach tkackich, na takich krosnach, jakich używano w basenie Morza Śródziemnego w czasach Chrystusa. Na dodatek rodzaj splotu włókna, jakiego użyto, jest taki, jaki zanikł w II wieku. Że po II wieku zaczęto tkać w inny sposób i generalnie nastąpiło odejście od tego rodzaju splotów. Natomiast profesor Licod zbadał też barwnik, jakim była zabarwiona ta tkanina. Okazało się, że jest to marzanna z zaprawą żelazową, barwnik, jakiego używano w czasach Imperium Rzymskiego na początku naszej ery. I tak barwione tkaniny odnaleziono m.in. w grobowcach koptyjskich z II wieku. Poza tym, jak już Państwu mówiłem, ta szata była zakrwawiona i profesor Licod zdołał zidentyfikować grupę krwi AB, taka jak na całunie turyńskim, na Sudarionie z Oviedo, na innych relikwiach chrystusowych. Profesor Licod zidentyfikował też haplotyp genetyczny. Okazuje się, że należy on do grupy najczęściej spotykanej wśród Żydów na Bliskim Wschodzie, a na dodatek pary chromosomów wskazują, że krew należała do mężczyzny. Jak wspominałem, cała szata była zakrwawiona, ale
uwagę profesora Likot zwróciły zdeformowane erytrocyty, czyli czerwone krwinki. I były one zdeformowane w taki sposób, który świadczył o tym, że właściciel tej tuniki był poddawany długotrwałym cierpieniom. Bo tylko w ten sposób można wytłumaczyć występowanie tak wielu zdeformowanych czerwonych krwinek. I co ciekawe, profesor Likot też odkrył, że niektóre erytrocyty są złączone strukturalnie z kryształkami mocznika. Co świadczy o tym, że właściciel tej tuniki cierpiał na bardzo rzadko spotykaną chorobę, zwaną hematydrozją, która spotyka ludzi najczęściej w sytuacji jakiegoś traumatycznego przeżycia. Jakiegoś strachu, można powiedzieć, że jest to strach taki biologiczny, sięgający gdzieś głębi trzewi człowieka, który przejawia się poprzez tak zwany szok histaminowy i efekt pocenia się krwią. I jak wiemy z Ewangelii Świętego Łukasza, Chrystus w noc poprzedzającą mękę, kiedy modlił się w ogrójcu, to się pocił krwawym potem. A jak wiadomo, święty Łukasz, jak podaje tradycja, był lekarzem, więc zwraca uwagę na różne takie szczegóły medyczne. Zresztą są świadectwa lekarzy, którzy mówią, że ciężko chorzy pacjenci w noc poprzedzającą operację, kiedy daje im się minimalne szanse na przeżycie, oni nie śpią, i wtedy ze strachu też się pocą krwią, właśnie w oczekiwaniu tego, co ma ich spotkać następnego dnia. I powiem, że dla mnie osobiście to było bardzo niezwykłe doświadczenie, móc uświadomić sobie ten, można powiedzieć, taki biologiczny strach Jezusa. Dlatego, że kiedy sobie wyobrażałem mękę i miałem świadomość, że Jezus był Bogiem, a więc znał przyszłość, wiedział, co go czeka, więc mógł jakby pewnych rzeczy sobie oszczędzić, jakoś przeprowadzić to całe wydarzenie bardziej łagodnie, a okazuje się, że on wszedł w takie doświadczenie ekstremalne. Takie do końca. I kiedy się rozmawia z chirurgami, którzy studiowali całun turyński, to oni mówią, że generalnie człowiek nie ma prawa przeżyć tego, co przeżył Jezus. Że żaden człowiek by tego wszystkiego nie przeszedł. Dlatego, że człowiek, jeżeli ma świadomość, że czeka go nieodwracalna śmierć. A w przypadku osoby skazanej na ukrzyżowanie, wiadomo, że nie ma żadnego ratunku, to następuje kryzys wolicjonalny, załamanie woli i taki człowiek nie myśli o tym, żeby jak najdłużej żyć, tylko żeby jak najkrócej cierpieć, żeby się to cierpienie jak najszybciej skończyło. I generalnie skazańcy w takiej sytuacji umierali często już po biczowaniu, natomiast w przypadku Jezusa widzimy, że On przechodzi przez ten każdy kolejny etap do końca. I to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pewna żelazna wola. Wola przejścia tego wszystkiego, tej całej drogi, wypicia tego kielicha cierpienia do dna. I kolejnym takim elementem, który odkrył profesor Likot na tej tunice, były pyłki roślin. On specjalnym takim odkurzaczem zebrał wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni tej tkaniny. Tam było między innymi kilkadziesiąt
gatunków pyłków różnych roślin. Okazuje się, że niemal wszystkie należą do flory śródziemnomorskiej. Natomiast trzy z nich są to rośliny endemiczne, które rosną tylko i wyłącznie na terenie Ziemi Świętej, w żadnym innym zakątku naszego globu. Przy czym obszar współwystępowania tych trzech roślin to jest Jerozolima i promień 20 km wokół Jerozolimy. I można powiedzieć, że odkrycie pyłków roślin wyklucza jakiekolwiek średniowieczne fałszerstwo, bo w średniowieczu nie wiedziano o istnieniu pyłków roślin. Ich dopiero wynalazek mikroskopu, a zwłaszcza już bardzo dokładne mikroskopy elektronowe pozwalające zidentyfikować dokładnie pyłki roślin, umożliwiły takie odkrycie. Więc trudno sobie wyobrazić, że w średniowieczu w Europie jakiś fałszerz zdołał nasycić płótno tak wielką liczbą pyłków roślin z basenu Morza Śródziemnego, w tym także roślin endemicznych rosnących tylko i wyłącznie na terenie Ziemi Świętej. Następnie płótno zaczął badać zespół kolejnego naukowca, profesora Aure Mariona z Instytutu Optyki w Dorsay pod Paryżem. I z kolei oni postanowili porównać tylną część całunu turyńskiego z tylną częścią tuniki z Argentej. I okazało się, że pozostawione na obu płótnach plamy krwi, ślady po ranach pasują do siebie idealnie. I uwagę naukowców zwrócił zwłaszcza taki szczególnie zakrwawiony fragment ciała, ciągnący się od lewego ramienia przez środek pleców do prawego biodra i sprawiający wrażenie, jakby powstał na skutek długotrwałego odciśnięcia przez ciężki, podłużny, kanciasty przedmiot, którego szerokość 20 cm odpowiada dokładnie wymiarom tak zwanego patibulum, czyli belki poprzecznej z krzyża, jakiego Rzymianie używali jako narzędzie kaźni. I ostateczny werdykt Instytutu Optyki w Dorsay pod Paryżem brzmiał tak, że człowiek, który był właścicielem tej tuniki, był tym samym człowiekiem, którego później owinięto w całun turyński. Także jeżeli podsumujemy te wszystkie badania, to okazuje się, że w przypadku tuniki z Argentej mamy do czynienia z rzeczywistą szatą, którą miał na sobie Chrystus w drodze na Golgotę, i pod tą ekspertyzą podpisał się właśnie zespół profesora Gerarda Licot, który, jak już wspominałem, jest osobą niewierzącą, ale uważa, że mamy do czynienia z historycznym świadectwem realnej obecności Jezusa w dziejach. Niedawno ta tunika została odrestaurowana przez panią konserwatorkę z Luwru, którą spotkaliśmy w Argenteuil. Co ciekawe, kiedy byliśmy tam pierwszy raz w 2011 roku, to miejscowy proboszcz w ogóle się tym nie interesował, biskup się tym nie interesował, wszyscy machali ręką, że nie warto się takimi rzeczami zajmować. I dopiero nominacja nowego biskupa spowodowała renesans zainteresowania tym przedmiotem. On rzeczywiście powrócił do kultu tuniki z Argentej, zmienił się proboszcz, także zupełnie inna jest ekipa w tej chwili tam na miejscu. I co ciekawe, oni właśnie doprowadzili do tej renowacji tej zniszczonej tuniki.
I w momencie, kiedy ją przywieziono z Luwru i włożono do tej szafy relikwiarzowej, to właściwie z całego świata dopuszczono tylko dwie ekipy, które mogły tam być, fotografować, to dokumentować. To była redakcja Le Figaro i my. I tylko właśnie te dwie ekipy dostały zezwolenie od miejscowego ordynariusza. I tutaj właśnie jest, Janusz uchwycił moment, kiedy właśnie proboszcz tej parafii w tym rulonie zwiniętym przynosi do świątyni tą tunikę prosto z renowacji. Tutaj też widzimy zdjęcie świątyni, ponieważ podczas tego wystawienia publicznego 3 lata temu 200 tysięcy ludzi się przewinęło przez bazylikę, by oddać cześć relikwii Chrystusowej. Także jest jakaś nadzieja, że obserwujemy pewien renesans zainteresowania, pewien powrót do czci oddawanej relikwią także na Zachodzie. A teraz bym oddał głos Januszowi, żeby powiedział o kolejnej relikwii, mianowicie o całunie turyńskim. Proszę Państwa, całun turyński faktycznie jest związany bardzo z fotografami. Fotograf zawsze potrzebuje trochę więcej światła, więc zapaliłem sobie latarkę. Skąd w ogóle całun się wziął? To był początek naszej drogi z Grzegorzem. Zaczęliśmy się zastanawiać, że przecież każdy człowiek po sobie zostawi jakieś pamiątki. W związku z czym, jakie pamiątki mamy po Jezusie Chrystusie? No, zaczęliśmy od całunu. Droga całunu jest dosyć nieznana, bo wiemy, że kiedy Pana Jezusa zdjęto z krzyża, owinięto, najpierw go namaszczono olejem, wonnościami, owinięto go właśnie w płótno długości około 4 metrów. I kiedy w niedzielę rano apostołowie zobaczyli, że płótno jest puste, stało się, czyli Pan Jezus, tak jak zapowiadał, zmartwychwstał, stało się dla nich bardzo cenną pamiątką. Więc na pewno wszystko skrzętnie pozbierali, a ponieważ dla Rzymian to był wyraz czci Boga, którego oni nie uznawali, więc Rzymianie by to zniszczyli, ale Żydzi, którzy nie przeszli na, nie uwierzyli w Pana Jezusa, też by to zniszczyli, bo był cały pokrwawiony, czyli nieczysty. Wiem, że w pierwszym wieku całun trafił do króla Abgara V, nawet jest w apokryfach korespondencja pomiędzy Jezusem a królem. Ona została włączona w średniowieczu do apokryfów, nie jako prawda. To było królestwo Osrene, w którym panował właśnie Abgar V. Jego i prawdopodobnie tam się też schronili chrześcijanie, bo wiadomo, że było to miejsce bezpieczne. Jego następcy potem przeszli na mahometanizm i słuch o tym płótnie zaginął. Dopiero w 544 roku, podczas oblężenia Edessy, nagle odnaleziono całun i wtedy jest bardzo ciekawa notatka zapisana przez historyka Scholastyka, który po raz pierwszy nazwał to płótno, że jest obrazem Boga i że jest nie ręką ludzką uczyniony. Potem płótno się dostało po zdobyciu Edesy do Konstantynopola i w czasie niesławnej czwartej wyprawy krzyżowej, która zamiast wyzwolić Jerozolimę, złupiła Konstantynopol, papież wydał edykt, że każdy, kto brał w tym udział, jest obłożony ekskomuniką i o całun zapadł się pod ziemię. No bo gdyby ktoś się przyznał, że go ma, ekskomunika działałaby automatycznie. Dopiero nie wiadomo, jak objawił się po ponad 200 latach w Szampanii,
u rycerza Geoffroy de Chargny i potem był przechowywany w jego włościach. Potem ostatnia z rodu Marguerite de Chargny przekazała to dynastii Sabauckiej i był właśnie w świętej kaplicy w Chambéry przechowywany. Byliśmy tam za ołtarzem, jest bardzo widoczny, widoczna wnęka, gdzie był przechowywany, ale tam przeszedł też pożar, który miał niesamowite skutki dla całunu. Mianowicie całun był przechowany w srebrnej skrzyni. W jakimś momencie wybucha pożar, starają się uratować mężczyźni, uratować całun, wynoszą skrzynkę, która ma temperaturę, teraz to wiemy, około 600 stopni. Skąd to wiemy? Bo srebro zaczęło się topić i spadać na róg całunu. Całun był złożony wielokrotnie, to otworzono zresztą w jakiś sposób, i wypalił róg całunu. W związku z tym zdecydowano się oddać go klaryską po to, żeby go zacerowały. I to jest też bardzo ważne, bo teraz się dowiadujemy, jakie to miało znaczenie. Mianowicie klaryski użyły do cerowania nici bawełnianej. To był XVI wiek. Nici bawełnianej zabarwionej lekko na żółto, tak żeby nie było widać tego ceru, i cerowały tak zwanym cerem francuskim, to znaczy to polegało na tym, że w środek nitki wbijano igłę, w środek nitki tej płótna, które się cerowało, i wciągało się w środek drugą nitkę. To skutkowało tym, że te cery były prawie niewidoczne. Także nie widzimy tych łat, natomiast oczywiście widzimy jeszcze ślady nadpaleń, które w pierwszym momencie są najważniejsze. Około 160 lat był w Chambéry, potem dynastia Sabaucka przeniosła go do Turynu i w Turynie jest aż do dnia dzisiejszego, i w 1983 roku ostatni z rodu, będący zresztą na emigracji w Szwajcarii, bo do Włoch nie mógł przyjechać ze względu na swoje arystokratyczne pochodzenie i tak dalej, przekazał całun turyński papieżowi, wtedy akurat Janowi Pawłowi II. Tu Jan Paweł wtedy zerwał pewien kanon, to znaczy relikwie, nie tylko całun, ale tak samo i tunikę z Argentei. Tunikę powinniśmy z Argentei zobaczyć w 2034 roku, według pewnego kanonu ustalonego przez wieki. Jan Paweł II zerwał w 2000 roku, postanowił pokazać kanon, pokazać całun. Akurat po raz pierwszy wtedy go widziałem. To jest zdjęcie zrobione chyba w 2010 roku, w czasie następnej ekspozycji. Od tej pory jest dosyć często eksponowany. Za każdym razem przyciąga tłumy. Jest świetnie opracowana jakby lekcja, nim zobaczymy całun. Widzimy całun około 1,5-2 minuty, w zależności od ilości ludzi. Ja miałem ten przywilej, że w tej bazylice spędziłem kilka godzin fotografując i całun, i pielgrzymów. W czasie tej uroczystości też siostra czyta odpowiednie fragmenty Pisma Świętego. Jest to naprawdę wielkie przeżycie, które pozostało we mnie. Ale skąd w ogóle się wziął jakby wiedza o całunie? Ten oto fotograf w 1898 roku został poproszony przez właściciela całunu o zrobienie zdjęcia. To nawet nie był fotograf, był bardzo szanowanym prawnikiem, ale fotoamatorem. I taką kamerą, która mniej więcej miała film wielkości A4, zrobił pierwsze zdjęcie całunu. I wywołując to w ciemni, nagle zobaczył twarz człowieka z całunu, która wyłoniła mu się w pozytywie. Więc dla niego było to
coś tak zdumiewające, że w swoich pamiętnikach niesłychanie pięknie to opisał, że zobaczył oblicze Jezusa, bo dla niego to było oczywiste, aczkolwiek no, po reformacji w oświeceniu nauka się z religią rozeszła, relikwie wyśmiewano, całun tak samo był wyśmiewany przez różnych racjonalistów. I tu po tym zdjęciu nagle te drogi nauki zaczęły się schodzić, bo w momencie publikacji tego zdjęcia zawrzało w świecie nauki, że coś takiego jest możliwe. W średniowieczu nie znano pojęcia negatywu, a cały całun okazał się być rodzajem negatywu fotograficznego. To właśnie jest ten negatyw fotograficzny z wyraźnymi śladami krwi, z wyraźnymi. W 1931 roku Giuseppe Henry, już zawodowy fotograf, powtórzył zdjęcia no, po tylu latach i okazało się, że efekt jest dokładnie ten sam. Wtedy zwołano pierwszy kongres syndonologów. Powstała w ogóle nauka syndonologia, która obejmuje, mógłbym wymienić, nie wiem, około 20 kilku rodzajów nauki, której przedstawiciele, wybitni zresztą, właśnie zajmują się całunem turyńskim. I wtedy po raz pierwszy dwóch lekarzy w tym 1938 roku w Turynie, dwóch lekarzy sądowych powiedziało, że ślad na całunie jest śladem człowieka, który był umęczony i to nie jest namalowane, to jest prawdziwy obraz. Do tej pory zresztą. I tu jest ciekawa sytuacja, bo w 1978 roku amerykańska ekipa przyjeżdża do Turynu. Przygotowali się ponad półtora roku do tego badania. Król Emanuel chyba... Proszę? Humberto pozwolił na 5 dni badań. Przywieźli te 2,5 tony sprzętu. Zresztą jak nam opowiadał też fotograf, z którym bardzo żeśmy się zaprzyjaźnili, Barry Schwartz, to po to, żeby to rozładować, to musieli to załatwić cłem po włosku, ale to w takiej naszej innej książce wszystko opisujemy. Te 2,5 tony sprzętu przyjechało do katedry i zaczęto badanie. Barry Schwartz zresztą opowiadał, słuchajcie, mnie zaproponowano, żebym tam pojechał i odpowiedziałem, co mnie to obchodzi? Ja jestem ateistą, jestem Żydem, co mnie obchodzi jakieś płótno w Turynie? Był bardzo dobrze płatnym fotografem naukowym, pracował dla NASA w Los Alamos, gdzie skonstruowano bombę atomową. Miał mnóstwo roboty, ale ponieważ wielkie sławy naukowe Ameryki, kilkunastu profesorów i innych ludzi z bardzo wysokiej półki wzięło w tym udział i prosiło go, pojedź z nami, bo fotograf tu jest niezbędny, nie było innych technik wtedy. Powiedział, okej, jadę, drugiego dnia będziemy wiedzieli, w jaki sposób powstał obraz. Jego życie się zmieniło w sposób, o właśnie tu jest po raz pierwszy, rozwijają na specjalnie przygotowanym stole, który zresztą okazał się być troszkę za krótki, bo Włosi źle zmierzyli całun, złe wymiary podali, ale to im nie przeszkodziło w badaniach. I tu jest cały ten zespół, po raz pierwszy widzi całun. Nikt nie śmie go dotknąć. Powiedziano, że karabinierzy będą strzelać, jeśli ktoś dotknie. Ale tu jest właśnie Barry Schwartz przed całunem. Wykonał setki zdjęć i od pory tej przygody z całunem zajmuje się tylko i wyłącznie całunem. I jak nam opowiadał, przez 15 lat wiedział już bardzo szybko, że całun nie jest namalowany, że całun powstał w jakiś sposób, którego nauka nie potrafi wyjaśnić. I jedno mu spędzało trochę sens oczu, to, że ślady krwi na całunie są czerwone. Każdy z nas wie, że jak skaleczymy się, za chwilę ta krew robi się brązowa. To coś mu tu nie pasowało i mówi, po 15 latach rozmawiałem z wybitnym hematologiem i spytałem go, to on powiedział, wiesz, człowiek poddany wielkiemu cierpieniu i braku wody,
i jego krew tak się zmienia, że ona nigdy nie zbrązowieje. I to są te listy, które nam ktoś zostawił właśnie. Tutaj specjalnymi dyszami też zebrano pyłki. Nie chcę powtarzać tego, co Grzegorz mówił, bo dokładnie badania pyłków przyniosły te same rezultaty, co na tunice z Argentei. Co wywołało taką wielką radość przeciwników prawdziwości całunu? Badanie węglem C14. I są dwa aspekty, które mówią, że to badanie nie powinno być przeprowadzone. Jedno to, że całun w ogóle był poddawany, palono przed nim świece przez setki lat, brał udział w dwóch pożarach, bo może niektórzy z Państwa pamiętają o wielki pożar katedry w Turynie, w którym też ktoś cudem, rozwalając pancerną szybę, której nie miał prawa rozwalić, wyniósł całun. Płótno, które zbiera węgiel właśnie z dymów i tak dalej, badanie węglem C14 jest niewiarygodne. Ale oprócz tego, po przeanalizowaniu zdjęć, Barry Schwartz powiedział nam, słuchajcie, tą nitkę, której połowa zresztą do tej pory jeszcze jest, którą użyto, którą spalono po to, żeby tą próbę przeprowadzić, była właśnie nitką z tych okolic, które celowały siostry w Chambéry. Spotkaliśmy też profesora Paolo Di Lazzaro w laboratorium ENA. To jest takie laboratorium jak nasz Świer pod Rzymem. I to jest właśnie przyrząd, który on skonstruował specjalnie po to, żeby uzyskać efekt podobny, jaki jest na całunie. Bo wiadomo, to jest taki efekt powłoka duch, jak któryś z naukowców to określił. I przez kilkanaście miesięcy starał się, używając najmocniejszych laserów, jakie są, spowodować takie nadpalenie włókna lnianego, jak jest na całunie. Otóż udało mu się to, uzyskał taki efekt niezwykle powierzchniowy, ale uzyskał to na kilku nitkach. Jak obliczył, jaka energia musiała być wyzwolona w ułamku sekundy po to, żeby powstał obraz, który no, jest na płótnie o powierzchni kilku metrów kwadratowych, to stwierdził, że w XXI wieku nie jesteśmy w stanie zbudować tak silnego lasera, który by ten efekt mógł spowodować. Czyli ten wybuch, który powstał w ciele, był tak mocny, że tak niewyobrażalnie, jak profesor Paolo Di Lazzaro powiedział, nie potrafimy w ogóle pomyśleć, że w tym wieku coś takiego skonstruujemy. Tu właśnie jest ten malutki kawałek lnu, który oglądają w trakcie bombardowania laserem. Też w 2017 roku badacze całunu, też włoscy, badali, dostali jedną nitkę i na tej nitce pod mikroskopem elektronowym odkryli cząstkę kreatyniny odkrytą na całunie turyńskim. To jest powiększenie jakieś to 20 nanomilimetrów jest, więc jeżeli ktoś sobie to potrafi wyobrazić, to dobrze, ja nie. Ale efekt, dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta cząstka mówi o tym, że człowiek, który był owinięty w całun, był poddany długotrwałym cierpieniom, torturom i to, co Grzegorz opowiadał o tunice z Argentei, tu się dokładnie sprawdza. Ale ta wiadomość, jest to badanie sprzed roku chyba, nawet nie sprzed dwóch lat. To może ja bym teraz przeszedł do kolejnej relikwii, która jest chyba najbardziej wyśmianą, wyderwioną. Mówimy o krzyżu pańskim. Wszyscy znamy to powiedzenie Lutra,
że gdyby chcieć zebrać wszystkie cząstki krzyża z całego świata, to można by wybudować dom, okręt, czy cały las zasadzić. I okazuje się, że tych fragmentów krzyża rzeczywiście jest bardzo dużo, ale one są bardzo małe. To są często wręcz drzazgi, jakieś małe szczapy. I w XIX wieku profesor francuski de Fleury postanowił obliczyć objętość wszystkich znanych nam partykuł krzyża znajdujących się na całym świecie i wyszło mu, że starczyłoby na niecałą jedną belkę poprzeczną krzyża. Jakby zsumować właśnie te drzazgi, te mikro relikwie. Jak wiemy z przekazów, między innymi od świętego Eusebiusza, krzyż został odnaleziony przez świętą Helenę w Jerozolimie, w tym oto miejscu, tam dzisiaj jest kaplica odnalezienia drzewa krzyża, którą opiekują się Ormianie. I tam w takiej opuszczonej cysternie święta Helena znalazła trzy krzyże i rodzi się pytanie, skąd ona wiedziała, że te trzy krzyże to są właśnie te krzyże z Golgoty i skąd wiedziała, że jeden z nich należał do Chrystusa, a dwa pozostałe do łotrów. No bo przecież wszystkie krzyże są takie same. No, ale okazuje się, że nie, że właśnie jeden z krzyży był inny, dlatego że miał przybitą tabliczkę z dowodem winy, po łacinie titulus damnationis, na której był napis w trzech językach, po łacinie, grecku i hebrajsku, Jezus z Nazaretu, król żydowski. I do jednego z tych krzyży była ta tabliczka przytwierdzona i ona właśnie posłużyła jako dowód identyfikacji. I wiadomo, że święta Helena podzieliła tą tabliczkę na dwie części. Jedna z nich została w Jerozolimie i ta część zaginęła bezpowrotnie w 614 roku, kiedy Ziemia Święta została najechana przez Persów i oni złupili Bazylikę Grobu Pańskiego, zrabowali relikwie i ta część zginęła bezpowrotnie. Natomiast druga część została wzięta przez Helenę do siebie do Rzymu. Ona ją trzymała w swoim pałacu Sessorium i w swoim testamencie poleciła, żeby zamienić ten pałac na kościół. I tak powstała Bazylika Santa Croce di Jerusalem w Rzymie. I ta część tej tabliczki jest tam przechowywana nieprzerwanie od ponad, no od 1700 lat, od około 1700 lat, od tego 325 roku. Tutaj widzimy właśnie, w jaki sposób jest ona przechowywana w bocznej kaplicy. Na centralnym miejscu mamy tą staurotekę, czyli relikwiarz Krzyża Pańskiego. Po lewej stronie taka duża belka, to jest właśnie patibulum, czyli belka poprzeczna z krzyża jednego z tych dwóch łotrów. Poniżej mamy relikwiarz mniejszy, gdzie jest gwóźdź i większy, gdzie jest właśnie ten titulus damnationis, tabliczka z dowodem winy. I w roku 2000 ta tabliczka została przebadana po pierwsze przez archeologów, a po drugie przez specjalistów od paleografii antycznej, czyli ludzi, którzy są w stanie odczytywać pisane ręcznie pismo i identyfikować, z jakiego czasu i miejsca ono pochodzi. I w 2000 roku pismo, ta inskrypcja z tej tabliczki trafiła do trzech niezależnych od siebie ekip badawczych, które po pierwsze nie wiedziały nic o sobie nawzajem, a po drugie nie wiedziały, skąd pochodzi ten napis i one miały
orzec. Z jakiego czasu, z jakiego miejsca pochodzi ten napis? Zresztą wszystkie trzy ekipy z uniwersytetów w Izraelu i one niezależnie od siebie, ci specjaliści od pisma hebrajskiego, greckiego i łacińskiego, orzekli, że pochodzi ona z czasu i miejsca, w którym żył Jezus Chrystus. Więc trudno sobie wyobrazić, że w tym czasie i miejscu istniała druga osoba, która się nazywała Jezusem z Nazaretu i która była skazana jako król żydowski. Więc ci naukowcy uważają, że mamy do czynienia z autentyczną relikwią chrystusową. Tutaj mamy kolejną relikwię, którą widzieliście już Państwo na tym zdjęciu ogólnym, czyli gwóźdź, który też Helena przywiozła ze sobą z Jerozolimy do Rzymu. Wiadomo, że ona przywiozła trzy gwoździe. Dwa zostały pocięte na kawałki i rozproszyły się po całym świecie. Kilkadziesiąt kawałków wielkości, no, niektóre niecałego centymetra sześciennego. Natomiast trzeci z tych gwoździ pozostał niemal w całości, nienaruszony. Też od tych 1700 lat przechowywany w Santa Croce di Gerusalemme, tej bazylice rzymskiej. I też naukowcy zadawali sobie pytanie, czy to może być ten autentyczny gwóźdź. I w 1969 roku prowadzono badania archeologiczne w Jerozolimie Wschodniej i natknięto się na ślad grobowca, w którym znajdowało się ciało mężczyzny skazanego na ukrzyżowanie i w ten sposób uśmierconego i akurat w jego nodze tkwił gwóźdź. I kiedy porównano ten gwóźdź z nogi tego człowieka, a wiadomo, że metoda ukrzyżowania była stosowana przez Rzymian, i kiedy porównano ten gwóźdź z tym gwoździem w bazylice Santa Croce di Gerusalemme, okazało się, że są one identyczne. To jest taki czworokątny gwóźdź stolarski o długości 16 cm. Więc jest bardzo silna poszlaka, że mamy do czynienia rzeczywiście z autentyczną relikwią chrystusową. Kolejnym przedmiotem, który stał się bardzo gruntownie przebadany, jest tak zwany sudarion z Oviedo, czyli jedno z takich płócien pogrzebowych. I czym był nazwa sudarion, to oznacza chustę, ale jakie było jej zastosowanie? Otóż żydowski zwyczaj pogrzebowy przewidywał, że żadna kropla krwi nie może się zmarnować, nie może być pochowana oddzielnie od człowieka, od zmarłego, dlatego że wierzono, że w krwi znajduje się życie. A kiedy człowiek na krzyżu umierał, wówczas na skutek odmy płucnej, kiedy głowa mu zwisała w dół, następował bardzo gwałtowny krwotok z nosa i z ust i ta krew, tocząc się takim gwałtownym, rzęsistym strumieniem, spływała na dół i wsiąkała w podłoże. I żeby temu zapobiec, jeszcze na krzyżu owijano głowę skazańca specjalną chustą. W tym wypadku była to chusta lniana, właśnie zwana sudarionem. Naukowcy, o których Państwu opowiadałem, specjaliści od kryminalistyki, na podstawie zagięć płótna oraz śladów krwi byli w stanie dokładnie zrekonstruować, w jaki sposób ta chusta owijała głowę mężczyzny. Za pierwszym ona była dwa razy owinięta wokół głowy tego człowieka. Za pierwszym razem na krzyżu, kiedy on znajdował się w pozycji pionowej, i za drugim razem już po zdjęciu z krzyża, kiedy znajdował się w pozycji poziomej. Dlaczego dwa razy
owijano. Dlatego, że za pierwszym razem nie owinięto głowy szczelnie dookoła, wokół, dlatego, że skazaniec, gdy umarł, to zwiesił głowę na prawym wyciągniętym ramieniu. I miał policzek przytulony do ramienia. I w ten sposób nie dało się owinąć tej głowy dookoła dokładnie. Dopiero po zdjęciu z krzyża, ułożeniu na kamieniu w pozycji horyzontalnej, po raz drugi opleciono jego głowę chustą, tym razem już szczelnie. Jak mówię, naukowcy dokładnie odtworzyli, w jaki sposób, na podstawie tych zagięć, tych śladów, w jaki sposób to miało miejsce. I też ci naukowcy, o których opowiadałem, porównali ślady krwi i też układ anatomiczny twarzy mężczyzny z Teunu Turyńskiego i z Sudarionu z Oviedo, i okazało się, że idealnie pasują one do siebie. Że ślady krwi odpowiadają idealnie sobie i cały układ anatomiczny, proporcje też obu twarzy. Co ciekawe, zidentyfikowano na tym Sudarionie dwa rodzaje krwi. Jest tak zwana krew postmortem, czyli to jest krew połączona z substancjami ustrojowymi, która wypływa z organizmu po śmierci człowieka. I ona właśnie buchnęła z ust i z nosa nieboszczyka już po śmierci. I właśnie ta krew znajduje się wokół ust i wokół nosa. I tutaj to widzimy. Ale jest też drugi rodzaj krwi, tak zwana krew żywa, która wypływa z organizmu człowieka jeszcze za jego życia. Ona ma zupełnie inny skład niż ta, która się wydziela po śmierci. I ta z kolei jest widoczna w innej części Sudarionu, tam, gdzie on się stykał z czaszką i gdzie mamy ślady nakłuć, ślady po igłach, po kolcach. Jest takich śladów kilkadziesiąt, czyli tam, gdzie była korona cierniowa. I tam są ślady krwi, która wypływała z organizmu człowieka żywego. Poza tym naukowcy też dokonali tego samego odkrycia, o którym już mówiłem przy okazji tuniki z Argentei, a Janusz opowiadał przy okazji Ceunu Turyńskiego, czyli pyłki roślin. To samo odkrycie. Pyłki roślin, flora śródziemnomorska, w tym rośliny endemiczne, rosnące tylko na terenie Ziemi Świętej. I też no, trudno wykluczyć, należy wykluczyć średniowieczne fałszerstwo, no, z powodu właśnie nieznajomości przez ludzi średniowiecza pyłków roślin. Tym bardziej, że mamy udokumentowane, nieprzerwane świadectwo przebywania tuniki od 711 roku bez przerwy w Oviedo. Więc jeżeli ktoś musiałby takiego fałszerstwa dokonać, to przed 711 rokiem, no, niewyobrażalne. Ta tunika, jak mówiłem, jest przechowywana w Oviedo. Trafiła tam z Jerozolimy na skutek ucieczki przed zbliżającą się nawałą muzułmańską. Mianowicie Mahometanie zajmowali po kolei Ziemię Świętą, Egipt, całą Afrykę Północną, później Hiszpanię. I w ten sposób ta tunika, uciekając przed ikonoklastami, bo muzułmanie, jak wiadomo, są ikonoklastami, trafiła na północ Hiszpanii, do Oviedo, czyli to był ten skrawek Hiszpanii, który nigdy nie został zdobyty przez Maurów. Tam jest przechowywana do dziś, wystawiana publicznie 3 razy w roku. I to właśnie jest
jedno z tych zdjęć, jakie Janusz zrobił podczas jednego z tych publicznych wystawień. Tutaj mamy do czynienia z kolejną relikwią. Z kolei przechowywana jest w Trewirze w Niemczech. Jak wiadomo, ludzie w Palestynie w czasach Jezusa nosili zazwyczaj na sobie dwie szaty, spodnią i wierzchnią. Jedna to jest ta, o której już opowiadałem, z Argentej, to jest druga z Trewiru. Z tym, że w tym przypadku nie mamy tak udokumentowanych badań jak w przypadku tuniki z Argentej, dlatego że ona przebywała przez kilkaset lat zamurowana w piwnicy w świątyni w Trewirze, w bardzo złych warunkach, w wilgoci i de facto ona znajduje się w stanie daleko posuniętej destrukcji. To, co widzicie Państwo, to jest pewien naszyty na nią model. Otóż ten model składa się z siedmiu warstw. Trzy z wierzchu, trzy spod spodu, a w środku pomiędzy nimi, czyli tymi trzema z jednej i trzema z drugiej, jest właściwa tunika z wełny, ale ta wełna znajduje się w stanie takiego rozkładu, że gdyby wziąć ją w dłoń, to ona by się tak rozpadła jak pył. Takie kłaczki by po prostu się w powietrzu rozwiała. I właściwie jest niemożliwe jej zbadanie, więc w tym wypadku nie ma dowodów naukowych, takich jak o jakich mówiłem w przypadku Argentej czy Sudarionu. Jest tradycja historyczna, są silne poszlaki, natomiast tak żelaznych dowodów jak w tamtych przypadkach tutaj nie ma. Mamy też do czynienia z koroną cierniową, która jest przechowywana w Notre Dame w Paryżu, chociaż może akurat nie w tym momencie od niedawna, bo jak Państwo wiecie, została uratowana z pożaru. Ona wygląda inaczej niż przyzwyczailiśmy się widzieć koronę cierniową, dlatego że my raczej wyobrażamy ją sobie jako taką opaskę wokół czoła. Ale ślady na Całunie Turuńskim i na Sudarionie z Oviedo wskazują, że miała ona formę takiego czepca, takiego hełmu z kolcami, który pozostawił, jak mówię, około 70 ran kłutych na głowie Jezusa. Wyobraźmy sobie, że jest to bardzo czułe, unerwione miejsce, bardzo wrażliwe na ból. I wyobraźcie sobie Państwo 70 igieł wbitych w czaszkę. I przy każdym przesunięciu one są w stanie rysować po czaszce, bo te kolce wbijają się głęboko, więc potworny ból. Dlaczego my znamy ją w takiej formie obręczy? Dlatego, że ta konstrukcja tego hełma była bardzo nietrwała. Ona się bardzo szybko połamała, te kolce się pokruszyły. I została tylko ta obręcz, która służyła jako właśnie ta nasada dla tej całej konstrukcji. Ona została kupiona przez świętego Ludwika, króla Francji, za oszałamiającą sumę 135 tysięcy liwrów w złocie. To trudno sobie wyobrazić, jaka to jest suma, ale gdy później wybudowano kaplicę Saint-Chapelle, taką perłę gotyckiej średniowiecznej architektury na wyspie na Sekwanie w Paryżu, to ta cała kaplica kosztowała mniej, budowa tej kaplicy, niż właśnie suma, jaką zapłacił król za koronę cierniową. Myśmy tu z Januszem byli w Notre Dame jeszcze przed pożarem. Ona była wtedy wystawiana w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 15, godzinie Męki Chrystusa oraz w Wielkim Poście w każdy piątek. I rzeczywiście wtedy chyba jedyny raz w miesiącu
w bazylice zamiast turystów żujących gumę, robiących sobie selfie i znudzonym wzrokiem wodzących po ścianach, dominowali ludzie skupieni, wierzący, rozmodleni. Tutaj właśnie widzimy tą koronę strzeżoną przez kawalerów zakonu rycerskiego Grobu Bożego, Bożogrobców, którzy się opiekowali tą relikwią. Teraz chciałbym, żeby Janusz dokończył. Jeśli Państwo mają siłę jeszcze, możemy kontynuować. Wiemy dużo o chuście świętej Weroniki, o chuście, którą kobieta założyła Panu Jezusowi na głowę, kiedy szedł w drogą krzyżową. Otóż ta chusta w jakimś momencie znalazła się w Kamuli, potem została przetransportowana do Rzymu i była pokazywana jeszcze w starej bazylice na kolumnie jako oblicze Jezusa. Znamy bardzo dużo reprodukcji z tamtych czasów i mniej więcej do XVII wieku było wiadomo, czyli do przebudowy bazyliki, było wiadomo, kiedy ta chusta jest pokazywana. No, ze słynniejszych ludzi to widział ją Luter i właśnie patrząc powiedział, że on nie widzi na tym żadnego obrazu. No, tutaj tak starałem się to sfotografować, żeby pokazać, że kiedy oglądamy ją w świetle, tutaj nie takim bardzo silnym, to prawie nie widać obrazu. Natomiast jeżeli troszkę się jako fotograf przesunąłem, to prawda, to oblicze jest zupełnie inaczej widoczne. Także Luther faktycznie mógł mieć wrażenie, że na tej chuście nie ma żadnego obrazu. Zdecydowano się wybudować nową bazylikę świętego Piotra. To był początek koniec XV wieku, początek XVI. Budowano ją przez ponad 120 lat i w tym czasie jakby chusta przestała być pokazywana, jakby zniknęła, mimo że była podstawową relikwią oprócz włóczni Longinusa, która przyciągała tłumy turystów w średniowieczu do Rzymu. Naukowcy przypuszczają, że w czasie Sacco di Roma w 1547 chyba rok, 26, przepraszam, ktoś ją ukradł. Mniej więcej 100 lat później odnajduje się w Manopello. Skąd o niej wiemy? Wiemy o tym, bo dwie rodziny toczyły o nią spór i w zapiskach sądowych pojawia się właśnie znowu chusta w Manopello. Potem jest nowy właściciel, który ją daruje miejscowym zakonnikom, kamedułom i do tej pory ona jest w tym klasztorze. Trochę była zapomniana. Tu właśnie widzimy, po lewej stronie jest kolumna świętej Weroniki, skąd kiedyś ją pokazywano. Teraz też, ale jakoś to jest dziwne, a po drugiej stronie jest kolumna świętej Heleny. Te kolumny zresztą są niesamowite. Tam jest bardzo wygodna winda, wielkie regały z książkami, obrazy i tak dalej. To jest, jak kiedyś wszedłem do takiej kolumny, to jest chyba większe niż mój dom. Była nieznana, aż siostra Blandina, Niemka, zainteresowała się
tą właśnie chustą przechowaną w tym klasztorze, zaczęła to badać, zrobiła komputerowy obraz, obraz właśnie tej chusty i zaczęła nakładać to, nałożyła to na całun, dokładnie oprócz otwartych oczu wizerunek pasuje. Nałożyła to również na obraz Jezusa Miłosiernego Kazimierowskiego, który jest w tej chwili w Wilnie i też idealnie pasuje. Rozmawialiśmy zresztą w Enea między innymi pod Rzymem na temat chusty z Manopello. Otóż najprawdopodobniej jest ona wykonana, to płótno jest z bisioru. Bisior jest materiałem uzyskanych z małż morskich, na którym żadna farba się nie trzyma. Jest zresztą bardzo drogim materiałem, kilkakrotnie w Biblii wspomnianym jako wyraz pewnego bogactwa. Bisior do tej pory jest produkowany, ale no, jego cena przez jedną rodzinę, ale jego cena jest prawie równa cenie złota. Ale tenże naukowiec powiedział tak, że nie da się, ta chusta jest pomiędzy dwoma grubymi szybami. To szkło jest ołowiowe, w związku z tym nie można zastosować prześwietlenia, bo to szkło wszelkie wyniki prześwietleń zmienia. I przy obecnym stanie nauki nie jest nikt w stanie stwierdzić, jak obraz na tym tak naprawdę powstał, a z kolei nikt się nie zdecyduje na otwarcie, bo nie wiadomo, co by się stało z chustą, z obrazem na chuście. Więc na razie nauka, tak jak i przed gwoździem, nie mamy narzędzi, żeby to zbadać. To jest takie zbliżenie, które mogłem zrobić z kilku centymetrów. Jest to niesamowite przeżycie widzieć to. Jeśli Państwo będą we Włoszech niedaleko Manopello, to naprawdę zachęcam, żeby tam pojechać. Tą chustę można zobaczyć codziennie. To jest wyjątek chyba wśród relikwii chrystusowych. Włócznia Longinusa. Wiemy o niej, że była własnością wspólnoty jerozolimskiej bardzo długo. Potem trafiła do Konstantynopola. Po zdobyciu Konstantynopola tamtejszy sułtan zaproponował papieżowi pewien układ. Mianowicie pośle swojego brata z tą włócznią do Rzymu, bo ona jest bardzo ważna dla chrześcijan, ale papież tego brata zatrzyma, ten brat nigdy nie wróci, żeby zagrozić mu. Papież układu dotrzymał, przyjął brata sułtana po królewsku. Brat sułtański mógł się poruszać po całym państwie kościelnym, ale granic tego państwa nigdy nie przekroczył. Ale dzięki temu do tej pory w każdy Wielki Piątek tą włócznią można otrzymać błogosławieństwo właśnie z tego balkonu. Także z bliska zobaczyć jej się nie da. No, włócznia miała drzewiec, ale drzewiec był sprzedany świętemu Ludwikowi, był eksponowany też w Saint-Chapelle, ale w czasie rewolucji zaginął. Rewolucjoniści niestety zniszczyli wiele relikwii. Tunika z Argentei uniknęła zniszczenia tylko dlatego, że proboszcz pociął ją na części, wiedząc, że jak ta hałastra wpadnie, to zniszczą wszystko i tak zresztą się stało. Ale zakopał słoiki z tą właśnie tuniką w ogrodzie i dzięki temu ona uniknęła losu drzewca, który zaginął bezpowrotnie.
To jest Bazylika Świętego Zbawiciela w Prim. Dotarliśmy tam po rozmowie z profesorem Licott, który powiedział, słuchajcie, ale ja też badam sandały z Prim. I po jego badaniach okazało, on powiedział, że z całą pewnością sandały, które są w specjalnym relikwiarzu przechowywane, one są obszyte w skórę jagnięcą, także też taka symbolika baranka. Trudno do nich było dotrzeć, jak powiedział profesor, ale udało mu się, pobrał próbki i stwierdził, że na sandałach odnalazł ślady aragonitu, czyli materiału, który był używany przy budowie świątyni w Jerozolimie, który zresztą odkryto również na całunie turyńskim w okolicach Pięty. Właśnie tu jest profesor Gérard Licott. No, już w tej chwili się nie udziela jakoś, nie, tylko raz nam się udało go spotkać, ale była to niezwykle ciekawa rozmowa. To jest reprodukcja sandałów wykonana na podstawie znaleziska w Qumran. I profesor stwierdził, że te sandały, które są w tym futerale, mają właśnie taką budowę. Trzy tygodnie temu byliśmy z Grzegorzem w Kaor, gdzie jest niezwykła relikwia Chrystusa. Tu właśnie wystawiona do publicznej, dla publiczności. Można pod nią przejść, uklęknąć, pomodlić się. Co to jest? To jest czepek pogrzebowy Chrystusa, o którym żadne Ewangelie, żadne jakby zapiski nie wspominają, że taki czepek był użyty. Ale jeżeli Pana Jezusa pochowano według tradycji żydowskiej, a na pewno tak się stało, to musiał mieć na głowie ten czepek, który ma takie tasiemki, po to, żeby podwiązać brodę, po to, żeby usta nie były otwarte. Ten czepek był badany i proszę sobie wyobrazić, tłum ludzi szedł, niosąc ten relikwiarz, specjalnie wykonany do tego, żeby go przenieść tego dnia, tego 27 kwietnia właśnie uliczkami Kaor, było kilkanaście tysięcy ludzi. Ten relikwiarz waży prawie 100 kilo, ale właśnie tak go wykonano, żeby broń Boże nic mu się nie stało. I też kiedy byliśmy w 2010 roku w Kaor, to też proboszcz mówił, że no on chciałby ten czepek zbadać, ale mer miasta się na to nie zgadza. No teraz mamy nadzieję, był kongres niedawno, tydzień temu, badaczy tego, ludzi, którzy zajmują się czepkiem, więc być może będziemy mieli wyniki badań, bo wiadomo, że na wewnętrznej części czepka są plamy krwi odpowiadające plamą krwi na całunie, ale nie znamy ani grupy krwi, jeszcze nie. Prawdopodobnie czepek będzie poddany tym dokładnym badaniom, także coś jest przed nami. Tak on wygląda, on jest, składa się z 7 warstw zszytego ze sobą płótna. A tu już trafiamy do Bazyliki Jerozolimskiej po 2017 roku. Co się wtedy stało? Ci Państwo, którzy byli kilka lat temu w Jerozolimie, prawdopodobnie pamiętają tą edukułę Grobu Świętego, która była opleciona żelastwem. Były takie dwuteowniki 100 lat temu mniej więcej postawione pionowo. Dlaczego? Bo pod wpływem i wody, i trzęsień ziemi edukuła zaczęła się rozpadać. Ale w 2016 roku doszło już do tego, że nie wiadomo, kiedy ona może po prostu zawalić się. I wtedy te trzy kościoły, które opiekują się grobem pańskim, porozumiały się i poprosiły profesor Moropulu z Aten, tu właśnie są
głowy tych trzech kościołów i pani profesor, która podjęła się, mając na swoim koncie wiele prac w Grecji, podjęła się tą edykułę wyremontować. Dano jej 9 miesięcy. I co ona odkryła? Kiedy zdemontowała wszystko, odkryła, że są dwie ściany autentycznej groty, w której pochowano Pana Jezusa. Do tej pory myśleli wszyscy, że zostało to zrównane dokładnie z ziemią i jest tylko łoże, na którym położono Pana Jezusa. Ona odkryła i teraz jest w kaplicy od 17 roku, właśnie za szybą pokazana też ta autentyczna ściana, a po drugiej stronie jest mur wybudowany w tym 1555 roku przez franciszkanów. To tak wygląda na rysunku. Proszę zwrócić uwagę, że dwójka to jest właśnie ta autentyczna ściana, jedna niższa, druga wyższa. Jeden to jest łoże Chrystusa, trójka to jest tam, to jest kaplica Grobu Pańskiego i tutaj ta kaplica aniołów, gdzie się wchodzi. I clue tego było, że pani profesor powiedziała, że muszą wstrzykiwać rodzaj cementu z klejem po to, żeby usztywnić całą edykułę. I mówi, z obserwacji, które poczyniła, powiedziała, być może się tak zdarzyć, że łoże grobowe, oryginalne, zostanie zalane tą zaprawą, że ona tego nie może zrobić, musi się dostać do łoża grobowego. Dano jej 60 godzin na to. National Geographic to na bieżąco pokazywało w internecie. I co stwierdzono, że na oryginalnym skalnym łożu grobowym jest zaprawa murarska. Skąd jest ta data? Otóż pani profesor pobrała próbkę tego, posłała to do Aten, na Uniwersytet Ateński, po to, żeby zbadano, z którego to jest roku. I ona określiła, że to jest około 350 rok ta zaprawa. W związku z tym płyta nagrobna jest też z tego roku, kiedy budowano pierwszą bazylikę po cesarzu, znaczy cesarz Konstanty budował pierwszą bazylikę. Potem jest płyta nagrobna po 1020 roku. Jest przestrzeń, z której zebrano zresztą kilka worków, jakiś, jak mówił nam ojciec Zacheusz, jakby śmieci, ale te worki są w tej chwili, stoją, pilnowane, są do podziału jako relikwie z Grobu Pańskiego. I płyta sarkofagu, którą franciszkanie założyli w 1555 roku. Teraz jest akcja, żeby również jeszcze raz to odsłonić i tą płytę, która tutaj jest pionowa, odsłonić. Pani profesor nie miała już na to czasu. Teraz właśnie ta akcja w sprzedaży tej jednej z książek jest po to, żeby tą akcję i odsłonić też tą płytę, bo w tej płycie powinny być otwory, przez które można było zobaczyć oryginalne skalne łoże grobowe. Ale tego jeszcze nie wiemy. Także w tej chwili, jak Państwo będą, czy już może byli w Jerozolimie, edykuła wygląda no niezwykle, niezwykle pięknie. Także praca profesor Antoni Moropulu i całego zespołu bardzo ciężka przez te 90 tygodni, przez 9 miesięcy, przepraszam, była niezwykle, niezwykle i mam też zrobiła dokładną dokumentację 3D, także powiedziała, że gdyby się coś stało, to wszystko można odtworzyć. Dziękuję bardzo.